Dokładnie tydzień temu była premiera, pierwszy dzień lutego, oficjalny start kryptorynku. Za chwilkę wam pokażę, popowiadamy sobie troszeczkę na temat analiz, pokażę wam jak na podstawie tego, co tam wrzucamy, treści tekstowych, wideo, naszych analiz, jak to wykorzystywać. Ale na początku dajcie mi tylko znać, czy jest OK, wszystko dobrze działa, tak? Żadnych problemów nie ma, jakość głosu jest w porządku. Gdzie będzie można oglądać webinar? Andrzeju, właśnie masę takich pytań dostaję, za chwilkę będę odpowiadał. Gdzie jest strefa edukacji, bo stworzyliśmy jedno miejsce, gdzie wszystkie nasze nagrania są. Tak, właśnie tego typu nagrania wtorkowe, co robił Michał o 18:30 w dniu wczorajszym, że nawet takie jak ja. Właśnie dajcie znać, jak wam się podobało wczorajsze nagranie Michała. Michał przedstawił geometrię AB równa się CD w różnej postaci. Tak postanowiliśmy, że zrobimy taką powtórkę do tego, co było tydzień temu, bo tydzień temu zacząłem wielki kurs analizy technicznej. I tak postanowiliśmy, żeby no, będziemy się uzupełniać. Tak, ja robię wstęp, Michał robi uzupełnienie na rynku walutowym, na Forexie i na kryptowalutach. I ja za tydzień oczywiście robię kolejne rozwinięcie tematu i powiedzmy w tym cyklu sobie będziemy to robić. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy tym schematem możemy. Bardzo fajnie, tak? Michał jest bardzo dobry, oczywiście bardzo dobry analityk, bardzo dobry trader. Przypominam, z Michałem wspólnie tworzymy i monitorujemy te narzędzia, dostarczamy wam treści na kryptorumie, ale nie tylko, również w narzędziach forexowych. Michał też nagrywa swoje analizy, pisze analizy techniczne, monitoruje to wszystko, co się dzieje na świecie, wszystkie newsy i tak dalej, także no naprawdę bardzo, bardzo ogarnięty gość, nie? I duże, duże umiejętności, jeżeli chodzi o trading, oczywiście analizę techniczną. Okej, widzę, że wam się podobało, także super. Okej, dajmy jeszcze minutkę dosłownie spóźniackiem, bo widzę, osoby cały czas do nas dołączają. No i już za chwilkę zaczynamy. Możecie mi napisać w międzyczasie, skąd jesteście, skąd nadajecie. Ja tradycyjnie Częstochowa, mój trading room. Dzisiaj jeszcze tutaj spokojnie, ale w piątek już tak spokojnie nie będzie, bo przypominam, robię kolejny live trading. Już taka pomału tradycja się staje, o godzinie 9 zaczynamy, o 8 jest odprawa traderów. Już mam komplet, komplet, słuchajcie, miałem na tydzień przed. Już w zeszłym tygodniu się miejscówki rozeszły. Także jeżeli chcielibyście uczestniczyć, no to na kolejny miesiąc spokojnie możecie mi dać znać, napisać do mnie i takie miejsce będę dla was trzymał. Okolice Siedlec, Poznań, Łódź, Warszawa, Norwegia, Gliwice, Zduńska Wola, Frankfurt, okej. No, widzę, że... Z Częstochowy ktoś jest, czy nie? Bo na porannym o 12:30 na kryptotradingu były osoby z Częstochowy. No, teraz widzę. A, jest Paweł, ok. No, na ten live, Macieju, już nie ma miejsc. Już nie ma miejsc. Rozeszły się, tak jak mówię, szybciutko. Dzisiaj jeszcze były ostatnie potwierdzenia. Na kolejny, tu dobra wiadomość, 16, czyli nie w ten piątek, a w następny. 16 lutego są wolne miejsca, bo też robimy live. Też na Forexie następny już będzie na kryptowalutach, aczkolwiek zastanawiam się, czy tego nie połączyć nawet. No zobaczymy, ale na następny live na 16 lutego, jeżeli ktoś chciałby tutaj do mnie zagościć, zawitać na wspólny trading całodniowy, no to serdecznie zapraszam. Oczywiście spotkania otwarte, bezpłatne, tutaj żadnych wstępów, wejściówek, abonamentów, takich innych rzeczy nie ma, także po prostu zapraszam na live. Okej, Tomku, napisz mi proszę maila w tej sprawie. Ja bym chciał mieć to na mailu po prostu. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, tak jak Tomek tutaj piszesz, napisz mi na maila, trzymaj Łukasz dla mnie miejsce, będę na 100% i wtedy sprawa jest jasna. Okej, tak się umówmy. Gdzie można rezerwować miejsca? No na maila najlepiej do mnie napiszcie. Napiszcie może na kontakt@kryptorum.pl. O, maila wam wysłałem. Mam nadzieję, że wszystko doszło. Dajcie znać, czy na czacie jak piszę, widzicie? Chyba doszło, nie? Widać. No dobra, słuchajcie, nie przeciągając. 6 minut po godzinie 18, najwyższy czas zaczynać. Dlaczego tylko niektóre narzędzia są skuteczne dla traderów? Tu pokażę przykład takiego narzędzia, które stworzyliśmy. Podobne narzędzie jest na rynku Forex. Stworzyliśmy je również dla potrzeb rynku kryptowalutowego. Z tego narzędzia również sami korzystamy. To znaczy uzupełniamy się ja Michała, Michał mnie
tak, żeby mieć całościowy taki przekrój na rynek w danym dniu, co się dzieje, począwszy od fundamentów, newsy, jakieś informacje ze świata, oczywiście technika, analityka, no i nagrania wideo. Ok, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Mamy kilka takich punktów. Punkt szósty, bo mały bonusik ode mnie. Ostatni konkurs, widzę, Wam się bardzo spodobał, także dzisiaj kolejny. Zobaczymy, zaczniemy przede wszystkim od tego, pokażę Wam, jak wygląda dostęp do kryptorumu, czyli no, czym jest kryptorum, bo cały czas zostaje pytania, i czym jest to narzędzie, jak uzyskać dostęp i tak dalej, także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Najciekawsze funkcje analityczne i tutaj przede wszystkim odpowiemy sobie na pytania, czy na podstawie tego, co ja tam publikuję z Michałem, czy jesteśmy w stanie zarabiać, tak? Czy te analizy działają? To Wam pokażę przez ten tydzień kilka fajnych przykładów, które zadziałały na tak zwanym before after, czyli przed faktem. My nie widzimy wykresu, dajemy analizę i po fakcie. I zobaczycie, czy te poziomy rynek zarespektował, czy nie. Także to jest bardzo fajna też forma nauki. Ja się na przykład tak uczyłem. Zrozumiecie, dlaczego zawodowcy korzystają tylko z niektórych narzędzi dostępnych na rynku i powiem Wam, czym takie narzędzia się powinny charakteryzować. Bez względu na to, czy to są skanery, czy to są jakieś narzędzia techniczne, czy to są platformy oprogramowania. Porozmawiamy o kryptorumie, czyli jak uzyskać do niego dostęp. Tutaj z góry mówię, że żadnych abonamentów w tej wersji podstawowej tutaj nie pobieramy, czyli jest możliwość tak naprawdę tego, żeby broker Wam opłacił dostęp do tego narzędzia. Wy tutaj macie dostęp w 100% za free. No a na zakończenie sesja pytań i odpowiedzi, ten mały bonusik. Mały bonusik na koniec. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, dzisiaj taki luźniejszy webinar, także chciałbym, żebyśmy sobie tutaj wspólnie porozmawiali na czacie. Dobra, widzę, że jest około 200 osób, także myślę, że damy radę, tak ogarnąć wszystkie pytania wszystkich. I zaczynamy. Zaczynamy. Gdzie będzie nagranie? Nagranie oczywiście na naszym kanale. Jeżeli sobie na YouTubie wpiszecie Fibonacci Team i tam jest taka playlista Crypto Trading. Tam wszystkie nagrania związane z kryptowalutami, ale nie tylko są. I już on tutaj od razu może pokażę dokładnie, jak uzyskać dostęp do tych nagrań. Zobaczcie. To jest panel. Tak w ogóle wygląda nasz serwis, tak? Kryptorum.pl. Ja tutaj Wam wyślę namiary na czacie, żeby każdy mógł sobie po spotkaniu, tylko nie teraz, proszę, tylko po spotkaniu, żebyście sobie na początku, na spokojnie przeklikali, zobaczyli, co dla Was przygotowaliśmy. I tutaj ważna rzecz, jeżeli chcecie uzyskać dostęp, bo też miałem parę zapytań o to, to tutaj dostęp jest bezpłatny, w 100% darmowy, odbieracie dostęp, wypełniacie formularz. Bardzo ważne, żeby ten mail był prawidłowy, bo ja w odpowiedzi Wam wysyłam wszystkie wskazówki, instrukcje, jak to należy zrobić. Także wystarczy, że wyślecie ten formularz tutaj z tego zielonego przycisku i ja już to wszystko widzę, mam kontakt do Was złapany, także od razu się kontaktuję. Co najmniej raz dziennie do Was piszę, no z racji tego, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i dużo zgłoszeń, nie jestem w stanie tak na bieżąco tego monitorować, ale obiecuję raz dziennie, tak wieczorkiem sobie siadam, to godzinkę, dwie poświęcę na to, żeby z Wami odpisać. Także jak coś, to raczej godziny popołudniowo-wieczorne, bym powiedział. Osoby, które już mają dostęp, i tutaj kolejne pytanie do Was, czy są z nami osoby, które mają dostęp do kryptorubów? Napiszcie mi na czacie. Okej, są, widzę. Fajnie, fajnie, bo pierwsze 100 dostępów, już chyba nawet więcej, zostało rozdanych. Okej, no napiszcie mi, bo to jestem bardzo ciekawy, jak pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o te treści, które tam dostarczamy, jeżeli chodzi o jakość analiz, czy to jest zrozumiałe wszystko dla Was? Sebastianie, będziemy robić spotkanie na temat podatków, na temat kwestii prawnych, oczywiście, że tak. Trzeba się rozliczać samemu, dlatego że ten broker tutaj PIT-u 8C nie wysyła, ale to będę jeszcze o tym mówił, tak? W jaki sposób to ująć. Tak naprawdę biuro rachunkowe każde to robi, bo to jest przeliczana transakcja na kurs NBP-u z dnia roboczego poprzedniego po średnim kursie NBP. No i taka lista wędruje wtedy. Przychody, koszty, wiadomo, no i ta różnica. Okej. Pokazać, jak się gra na dźwigni. Jasne, jasne, za chwilkę Wam pokażę. Dobra, czyli tak, jak się logujemy? Tutaj mamy przycisk w prawym górnym rogu, zaloguj się. Pojawia się panel do logowania. Wchodzimy do środka, czyli te dane, które tutaj widzicie, ja Wam wysyłam
w mailu, tak? Wyzywam, znaczy to automat wam to nadaje. Maila dostajecie od WordPressa, to jest ważne. WordPress, czyli nie bać się tam kliknąć, to nie jest żaden wirus, po prostu automatycznie jest to wszystko nadane. My mamy ten serwis postawiony na WordPressie, także automatycznie wszystkie dane, loginy, hasła również z WordPressa dochodzą. W momencie, jak się zalogujecie, zobaczycie trzy takie kolumny. Informacje ze świata kryptowalut, czyli te wszystkie newsy, najważniejsze informacje z danego dnia. Analiza techniczna, no to jest głównie moja działka, ale Michała również, komentarze wideo również, Michał i ja tutaj nadajemy. Michał robi jeden komentarz, ja robię też jeden. Webinaria prowadzimy, jak zauważyliście, również na zmianę. W jednym tygodniu będzie Michał, tak jak był wczoraj. Za tydzień będę ja we wtorek o 18:30, tak żeby wam to wszystko pokazywać. I teraz no, odpowiadając na wasze pytania, gdzie znajdziemy wcześniejsze nagrania? Zobaczcie, po lewej stronie mamy menu, prawda? Mamy kalendarz, mamy analizę techniczną, mamy strefę wideo. Mamy strefę po lewej. Zobaczcie. Strefa wideo. A strefa wideo i tutaj macie trzy nagrania właściwie, które tutaj się znajdują. Na chwilę obecną, dzisiaj wrzucę następne, wczorajszy webinar również tutaj będzie dostępny i tutaj mówię to przede wszystkim dla osób, które mnie pytają, gdzie zobaczyć nagranie historyczne odnośnie jakichś technik, odnośnie tego, co było pokazywane, na przykład jak grać na dźwigni, jak stosować te proste narzędzia w HIBO, dlaczego analiza techniczna jest skuteczna na Bitcoinie i tak dalej, to wszystko, zobaczcie, po lewej stronie w strefie wideo jest. Także tutaj po prostu otrzymujecie dostęp i macie wszystko. Dodatkowo przygotowaliśmy dla was kalendarz. Zobaczcie. Przygotowaliśmy dla was kalendarz z najnowszymi informacjami odnośnie ICO, tak? Odnośnie ICO, ale nie tylko, czy wszystkie wydarzenia związane z daną kryptowalutą, to jest też bardzo ważne, żeby być na bieżąco. Dalej mamy analizę techniczną, czyli możliwość wykonania szybkiej analizy, tak? Jeżeli chcecie się podzielić gdzieś tam na forum, pokazać, coś tam pomierzyć na szybko, tutaj po lewej stronie macie ten wykresik, on się chwilkę ładuje. No i tutaj jest na pierwszy rzut oka jest Bitcoin, prawda? Interwał M15, no można, za chwilkę sobie może zrobimy jakąś analizę, zobaczymy, bo jesteśmy w ciekawym miejscu. Także tutaj sobie możecie sobie to wszystko analizować. Strategię, to jest to, co przygotowaliśmy dodatkowo i tutaj będzie ten moduł również rozbudowywany, tak? Na chwilę obecną jest to wprowadzenie, czyli opis, dokładny opis wszystkich układów harmonicznych, wprowadzenie do tradingu harmonicznego na kryptowalutach, no i każdy układ dokładnie opisany. Co to znaczy? No zwróćcie uwagę, jeżeli chcę zobaczyć, jak wygląda Gartley na rynku kryptowalut, klikamy tutaj, czytaj więcej, zobaczcie, że ten układ wygląda w ten sposób, prawda? Także tutaj sobie na spokojnie, oczywiście nie będę teraz tego omawiał, bo tutaj każdy chciałbym, żeby na spokojnie sobie przeczytał, przejrzał dokładnie. Te układy są na tyle czytelnie opisane, że jest to łatwe i przyjemne. OK, dziennik kryptotradera, czyli na razie kilka naszych pozycji z poprzedniego i z tego roku. Mamy oczywiście archiwizację więcej, także kwestia tylko czasu, kiedy zdążymy to wszystko opisać. Również sobie zobaczcie. Dajcie znać w ogóle, czy klikaliście tę zakładkę po lewej stronie menu. To co jest? Czy głównie się skupiacie na tym głównym panelu, który jest dostępny na samej górze, czyli bezpośrednio po zalogowaniu? Warto sobie przeklikać, bo tam wrzuciliśmy naprawdę dużo fajnych materiałów, tak jak widzicie, strategie, są dzienniki, także warto się też wczytać, bo tutaj bardzo często, nawet tak jak tutaj widzicie, my pokazujemy i opisujemy nasze wejścia, czyli na podstawie nawet wykonanych historycznych transakcji jesteście w stanie wywnioskować, pod co graliśmy, jaki tam był układ, dlaczego graliśmy w ten sposób i tak dalej, nie? Także te dzienniki, one też są, mają taką wartość, bym powiedział, typowo edukacyjną, prawda? Na niskich interwałach, zobaczcie, to jest wejście Michała, jest dokładny opis, to jest bardzo ważne, czyli nie jest na zasadzie, że jest wejście i wejście mogło być przypadkowe, absolutnie nie. Ono jest dokładnie opisywane. Dokładnie. OK, czyli jest pomocne, Marcin, piszesz OK, w porządku.
No dobra, lecimy dalej. Czyli tak wygląda, słuchajcie, kryptorum od środka. Najczęstsze pytanie, gdzie są nagrania wideo? Tutaj już macie odpowiedź, czyli po lewej stronie strefa wideo. To wszystko tutaj się znajduje. No, okay. Kolejna rzecz. A kolejna rzecz, bo tutaj już widzę, jest dyskusja na czacie, dosłownie dwa zdania komentarza. Tak naprawdę ten slajd powinien Was interesować. Mamy brokera, który opłaca Wam dostęp. To znaczy, założenie jest takie, bo my zdecydowaliśmy uczciwie, zresztą ja Was zapytałem, nie chcę pobierać żadnych abonamentów, tak? No chyba, że ktoś bardzo nie chce zakładać rachunku w akcji, no to powiedzmy taki ekwiwalent 3-miesięczny i 6-miesięczny, gdzieś tam wymyśliliśmy, no za chwilkę też Was o to zapytam. Natomiast mamy brokera, który opłaca Wam dostęp. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli u niego handlujecie, bo i tak gdzieś handlować trzeba, a mam dwie dobre wiadomości, bo dzisiaj rozmawiałem tutaj z polskim przedstawicielstwem, także oni idą nam na rękę bardzo mocno, bo dodają tak naprawdę więcej kryptowalut, czyli nie będzie Bitcoina i będzie również możliwość, uwaga, gry na mniejszych wartościach, czyli nie na pełnych lotach, ale 1/10, 2/10, 0,5. Dostałem informację, słuchajcie, dzisiaj gdzieś koło godziny 14, bardzo się ucieszyłem, że naprawdę myślą tutaj o polskich klientach. To jest też dodatkowy plus, tak, że broker, który ma siedzibę w Londynie, w Australii, również bierze nasze zdanie, tak? Głos naszej społeczności, widać, nie jest obojętny. I to mnie bardzo ucieszyło, także można powiedzieć, że to jest wiadomość dnia. Kryptowalut będzie więcej, a więc tych analiz, które będziemy robić, też będzie dla Was więcej. No i oczywiście gra na mniejszych wartościach, co powiem Wam szczerze, mi się podoba. No ja gram akurat na pełnych, ale jak ktoś będzie chciał zagrać po 1,5 lota, czy 0,8, 0,5, również będzie miał taką możliwość. Także od strony technologicznej tam już pracują nad tym. Mam nadzieję, że w tym miesiącu przynajmniej taką dostałem wstępną informację, jeszcze nieoficjalną, ale już gdzieś tam się pojawiło, że w tym miesiącu już nasi klienci to zobaczą. Także bardzo się ucieszyłem, naprawdę jest to wiadomość dnia. I teraz Wam powiem, dlaczego w ogóle akcji Trader. Wyślę Wam od razu na miarę, na tego, żebyście sobie mogli na spokojnie poczytać. Również nie teraz, tylko po webinarze. Tu jest możliwość skorzystania właśnie z tego bonusu. Czy gramy przeciw rynkowi, czy brokerowi? To jest model ECN. To jest model uczciwy, słuchajcie. To jest jeden z większych brokerów na świecie. Nie wiem, czy macie świadomość tego, ale ja Wam dosłownie dwa slajdy przedstawię. Dlaczego? Bo to jest ważne. Chciałbym, żebyście wiedzieli, tak? Dlaczego akurat wybrałem akcji Trader, mimo że się zwróciło do mnie kilka innych instytucji, mniejszych instytucji, to po pierwsze, tak? Dlaczego? Dlaczego akcji? Dlatego, że są na rynku, zobaczcie ile. Jak myślicie, czy z tego slajdu, co mnie interesuje? Interesuje mnie to, że oni jakieś nagrody dostawali w 2012, 13 i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że to jest ważne? Nie. Co mnie interesuje z tego slajdu? Jak myślicie? Rok, dokładnie, że są długo. Dokładnie. To do mnie się, słuchajcie, zgłaszały instytucje z 2015, z rok założenia 2016. Co się dzieje, od razu skreślam, tak? Nawet nie podejmuję tematu, no bo ja nie będę handlował kogoś, kto jest na rynku rok czy dwa, prawda? Oni są na rynku ponad 10 lat. Okej, to już naprawdę coś mówi, tak? Ja też jestem ponad 10 lat na rynku, wiele instytucji widziałem, z wieloma współpracowałem, uhandlowałem jeszcze wielu też. Także dla mnie ten marka, które jeżeli się utrzymują na rynku ponad 10 lat i mają naprawdę siedzibę i nadzór, bo to jest ważne, siedziba to jest jedna rzecz, natomiast nadzór, jaki mają, to mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Zobaczcie, mają dwie regulacje, także to jest coś, co warto też powtórzyć, tak? Regulacja brytyjska FCA, regulacja australijska ASIC. Co jest ważne jeszcze, jako kolejny plus, zasadniczy plus, 50 tysięcy funtów. 50 tysięcy funtów. Ja tutaj powtarzam pewne rzeczy. Ja wiem, że ten slajd, nie ten webinar, ten slajd był, tak? Ale słuchajcie, mamy tyle nowych osób. Nie wiem, czy widzieliście, ponad 6 tysięcy osób jest na naszej grupie na Facebooku Crypto Trading. Niektóre pytania się powtarzają. Nie mogę odpowiadać codziennie na to samo. Wolę zrobić jeden webinar na jakiś czas i to wytłumaczyć. Dosłownie jeszcze minutka, dwie i przechodzimy dalej, tak? Polski support. Z panią Moniką się kontaktujecie, bardzo szybko i precyzyjnie odpowiada na pytania. Tutaj nad tym pracujemy, że są pełne wartości na razie, ale tak jak mówię, dzisiaj mamy dobrą wiadomość, że będą wartości mniejsze. 1/10, pół lota i tak dalej. Jedna kryptowaluta już będzie prawdopodobnie zastąpiona na kilka, czyli dodatkowe instrumenty będą
Wrzucone. Przypominam, że w Polsce czy też w Europie ten nadzór, czy gwarancje, przepraszam, gwarancje, one są mniejsze. To jest 20 tysięcy euro, 20-100 dokładnie. Natomiast tutaj, zobaczcie, gwarancja jest o wiele większa. To jest 50 tysięcy, ale funtów, prawda? Czyli wygląda to, no, bardziej poważnie. Ok, to już było, tak jak mówicie, dwie licencje, to powiedziałem, obecnie są praktycznie na całym świecie. Jeżeli chodzi o polski support, Monika się kontaktuje, odpowiada błyskawicznie. Ja jestem z nią w ciągłym kontakcie mailowym, telefonicznym, także jakbyście mieli jakieś kwestie, czy do mnie, najlepiej do niej bezpośrednio, bo ona to od ręki załatwia, powołać się na mnie, tak, wtedy wiadomo, jesteście bardzo dobrze traktowani i odpowiada na wszystkie wasze pytania. O, ważna rzecz, jeżeli chcecie grać na Bitcoinie, o, Andrzej napisał, pani Monika, świetny profesjonalista. Tak, dokładnie. No ja Monikę znam, wiecie, ile lat? Długo, bardzo długo. 5, 6, coś takiego, no. Także ona jest cały czas w branży, ma bardzo dużą wiedzę od środka, zna brokerów, to jest bardzo ważne, że wiecie, nie świeci oczami, tylko od razu konkretnie odpowiada, jak jest. Jeżeli coś jest, to wiadomo, jeżeli chcemy, żeby coś prowadzić, tak jak na przykład nowe kryptowaluty, no to tutaj z Moniką cały czas na linii jesteśmy, gdzieś tam negocjujemy. Ok, żeby grać na Bitcoinie mamy u tego brokera, to Was powinno interesować, dźwignię 5 do 1, tak? Czyli jeżeli ja chcę zagrać, i tutaj ktoś zadał pytanie, wyjaśnijmy to, powtórzmy. Jeżeli ktoś chce zagrać na depozycie 10 tysięcy za jednego Bitcoina, powiedzmy jeden Bitcoin jest teraz mniej notowany, a powiedzmy 10 tysięcy, na dźwigni 5 do 1, ile depozytu muszę włożyć? Czy jest polski software? Oczywiście Arturze, że tak. Oczywiście, że jest. 2000. Pytanie ważne, czy wszyscy to rozumieją? To jest naprawdę mega ważne, mega kluczowe. 10 podzielić na dźwignię. Tak jest. Na 5, 2000 w depozycie. Bardzo, bardzo ważne. Soft to MetaTrader. Za chwilkę Wam pokażę. Oczywiście tam robimy analitykę i zawieramy transakcje. Ok, to jest moja korespondencja z Moniką, czyli tutaj cały czas albo jesteśmy na mailach, albo telefonicznie sobie rozmawiamy i dyskutujemy. Co Wam jeszcze chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać przede wszystkim na kryptorumie, jak odczytywać nasze informacje. Ważna rzecz, to nie są sygnały, bo sygnałów nie mogę robić, to nie są żadne rekomendacje. Mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, prawda? To tutaj nie będziemy wysyłać konkretnych informacji na zasadzie kup tu, sprzedaj tu, bo nie wolno nam robić takich rzeczy. Dajcie znać, czy jesteście świadomi tego, czy wszyscy są świadomi, że w tym serwisie nie będzie sygnałów. Jeżeli ktoś oczekuje sygnałów, to w tym serwisie tego nie będzie. Ja mówię otwarcie i po to są takie spotkania, żeby potem nie było, chociaż nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, że myślał ktoś, że będą sygnały, a ja tutaj daję analizy i inaczej to wszystko ubieram w słowa. Bo to jest tak, że jeżeli się nauczycie mojego języka i mojego sposobu przekazywania informacji, to tak naprawdę z tego korzystacie. No tutaj część osób już mi napisała, że skorzystała na ETH. Ja również układ ten brałem. Zobaczcie, w dniu wczorajszym pojawia się komunikat Ethereum, moja analiza, krótki komentarz, krótki, ale konkretny, znajdujemy się w rejonie punktu D formacji harmonicznej zakończonej na FIBO. Czyli tutaj praktyczne podejście, jest poziom, jest układ harmoniczny. Ja wrzucam Wam informacje, tak? Każdy, przypominam, każdy decyzję musi podjąć sam. Samodzielnie. Tak to wyglądało, czyli mamy test 886, punkt D, układ harmoniczny, bardzo głęboki, ale jest, zaznaczyłem. Dodatkowo był klaster FIBO, zwróćcie uwagę, tu mamy mierzenie FS100, a to jest to mierzenie, o którym mówił Michał, także też fajna powtórka. No mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, czym jest mierzenie FS100 po wczorajszym spotkaniu z Michałem. I co jest tutaj najważniejszego? No, istotne jest to, że mamy mierzenie FS100 i 886 na tym samym poziomie. Co to znaczy? Jeżeli widzę, że punkt D wypada na jakimś poziomie, a tam są dwa mierzenia FIBO, jak myślicie, co to dla Was znaczy? Jeżeli widzę, że jeżeli ja daję taką informację i mówię, że wypada tam klaster FIBO, to ciebie jako tradera, co powinno interesować w tym miejscu? No właśnie, myślicie bardzo poważnie o wejściu, dokładnie. Przecież ja nie napiszę wam tutaj long czy kup,
Tak, bo to byłoby, wiecie, no po prostu nie robię takich rzeczy. Ja chcę podchodzić fair, nauczyć was tego, pokazać wam, jak wyglądają narzędzia w praktyce na żywym rynku. I tyle. Czyli jeżeli ja daję informację w tym miejscu, to co to znaczy? Że to jest mocne potwierdzenie, może nie darku sygnał, bo ja nie lubię akurat tego słowa. Tak jak mówię, ja żadnych sygnałów tutaj nie wrzucam konkretnych, natomiast mocne potwierdzenie, tak, mocny poziom, mocna strefa. No, duża szansa jest na to, że ja też będę miał tu pozycję. Pozycję miałem. Zobaczcie, rynek z $600, czyli tu był ten poziom 886, zobaczcie, wystartował na ponad 800. To jest plus $200 w tym kontekście. Czy to jest dobry ruch? Ten, który tutaj wam pokazaliśmy, jak sądzicie? Tak szczerze napiszcie. Czy ruch $200, czyli dźwignęli się 600 na ponad 800 do wyjęcia? Taką informację dostajecie ode mnie. I tych informacji w ciągu dnia jest naprawdę dużo, bo tak jak mówię, od 8 do 16 z Michałem od poniedziałku do piątku na to pracujemy, monitorujemy, dajemy wam info. Nie? Super. Nawet na dźwigni, słuchajcie, nie musi być 1 do 500, tak jak tutaj Emil piszesz, ale nawet 1 do 5. Spokojnie. Jeżeli ktoś tam znalazł innego brokera, okej, okay, ja nic do tego nie mam, nie? Macie 1 do 10 czy większą, spoko. Tylko zobaczcie, że tutaj chodzi o to, żeby ten mechanizm zrozumieć, nie? Okej, okay. Dobra, kolejny przykład. Czyli ważna rzecz, bo tu tych przykładów jest kilka. Chciałbym, żebyśmy dokładnie sobie to wyjaśnili. Czy w momencie, jeżeli otrzymujecie ode mnie taką informację, ja jeszcze raz ją powtórzę, zobaczcie, cały czas nowe osoby dochodzą, witam wszystkich. Rozmawiamy o kryptorumie. Takie informacje dokładnie znajdziecie w kryptorumie, tak? To jest przykład informacji, jaka była wczoraj, w dniu wczorajszym. Daję komunikat, powiadomienie. Znajdujemy się w rejonie punktu D i tutaj kładę nacisk na poziom FIBO. Czy wszystkie osoby już by wiedziały, co to dla mnie oznacza, że macie się tym poziomem zainteresować? Nie mówię od razu wchodzić, absolutnie. Mówię, że macie się zainteresować. Każdy zna analizę na swój sposób. Ktoś tam jeszcze będzie się podpierał fundamentami, ktoś zobaczy, jak to z Bitcoinem chodzi i ktoś jeszcze tam potwierdzenia. Okej, okay. Natomiast ja wam pokazuję tutaj naszą, moją sprawdzoną narzędziówkę. Jeżeli mówię, że jest to mocny poziom, jeżeli ja was tu informuję, to znaczy, że powinniście się zainteresować. Okej, okay. Dobra. Kolejny przykład. Kolejny przykład. Bitcoin, interwał D1. Fajnie, Tomek, napisałeś. Tak, czekamy na reakcję. Ja tej reakcji oczekuję, jeżeli coś publikuję i piszę publicznie, no bo to są, wiecie, tweety czy powiadomienia już w kryptorumie. Jeżeli macie dostęp, no to już po prostu je widzicie, tak? Więc w pewien sposób, wiecie, biorę odpowiedzialność za to. BTC/USD, interwał D1, a ważna rzecz, tutaj piszemy zawsze po parze walutowej, czy to jest ETH, BTC, LTC, piszemy interwał czasowy. Czyli jeżeli D1, wiadomo, dzienny, jeżeli H1, to jest jednogodzinowy, jeżeli M30, to jest 30-minutowy. Dajcie mi znać, proszę, wszystkie osoby, czy te pojęcia są jasne, czyli te skróty D1, H1, M30. Żebym, wiecie, ja się nie musiał znowu powtarzać, że co znaczy M30. Jasne? M30, czyli 30-minutowy, jedna świeca 30 minut, H1, jedna świeca godzina, D1, dzienny i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Marcin napisał, że było ostatnio. Marcinie, jak robiłem ostatnio, było 4000 osób na grupie, teraz mamy ponad 6000, także przez 2 tygodnie powiem wam, że dosyć dużo się zmieniło. Dosyć dużo osób przybyło, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dlatego, no niekiedy, wiecie, trzeba takie pewne rzeczy wyraźnie powtórzyć i lecieć dalej. Ok, pojawia się komunikat, zbliżamy się do ważnego wsparcia, są moje słowa, z okolic dołu, z pierwszej połowy listopada 2017. No i tutaj ten dołek, zobaczcie, mamy. Znaczy, to nie jest tak, że to jest powtórka NEBU, bo te przykłady, one są świeże. Ja tutaj chcę wam pokazać, jak czytać analizy. To nie jest powtórka, bo tak naprawdę, czy średnio zaawansowany, czy początkujący, no musi się troszkę nauczyć tego naszego języka, więc to, że tam zrobimy w międzyczasie jakąś powtórkę z innych rzeczy, to jest tak, wiecie, przy okazji, tak? Natomiast dzisiaj główny nacisk dzisiejszego spotkania na dzisiejsze spotkanie to jest, jak czytać powiadomienia z kryptorumu, jak sprawdzić, co jest po całych zakładkach, no bo mam dużo pytań, więc takie luźniejsze spotkanie. Dobra, okej. Okay. Wrzucam wam informację w tym miejscu. Tutaj jest zielona strzałka, jest mierzenie FS100, także jest to
Jest to poziom ważny. Jest to poziom ważny. I co się dzieje? Zobaczcie, rynek praktycznie idealnie od tej zielonej strefy, tutaj było to mierzenie, 6000, czyli okrągły poziom. Pamiętajcie, okrągłe poziomy bardzo ładnie działają, czy na Forexie, czy na kryptowalutach. No i odbicie, zobaczcie, 1800 dolarów w ciągu, no, dwie sesje. 1000, no teraz poszło nawet wyżej, wiadomo, nie? Ale ruch, jak myślicie, to też chciałem was zapytać, jaki zasięg dla was, dla tak typowego podejścia traderskiego, jest dla was taki przyjemny do tego, żeby go wyjąć, tak? Czy na przykład gram na, kupuję gdzieś Bitcoina, oczywiście nie będę chciał go targetować na 20 tysiącach, tylko będę chciał go zamknąć niżej, nie? Teraz pytanie, na w jaki ruch w ogóle celujecie? Najpierw chciałbym od was usłyszeć, a ja za chwilkę wam powiem, jakie ja mam podejście do tematu. Ja akurat na Bitcoinie, powiem wam, podchodzę pod kątem dolarów, czyli ja gram na dolary, tak? Lub na złotówkę, ale na dolary głównie. Czyli ruch, jaki chcę złapać, z tych 6 tysięcy, on będzie się mieścił, to jest uwaga, myślę, że warto sobie to zanotować, zapisać, od 800 do 1200. To są najczęstsze ruchy, jakie ja jestem w stanie wyłapać, jakie mi fajnie wychodzą. Te narzędzia właśnie dają mniej więcej taki potencjał, takie zasięgi. Co sądzicie na temat tego wyniku? Takie widełki między 800 a 1200. Czyli można powiedzieć, że takie dniówki, tak? No, no, niekiedy nie dniówka, a dwa dni trzeba poczekać, tak? No, ale to są realne zasięgi, wiecie, to już tak całkiem serio. Na to mam statystyki, tak? To przez tyle lat już, znaczy lat, no miesięcy na Bitcoinie, bo niecałe dwa lata traduję, ale to są jak najbardziej realne, mierzalne i powtarzalne. Powtarzalne, tak? Bo to nie chodzi o to, że ja się, wiecie, wstrzelę z 6 tysięcy i wytrzymam ruch na dwa razy tyle na 12 i zarobię 100%. No słuchajcie, ale czy jesteście w stanie to powtórzyć? No nie, no tu chodzi o to, żeby tradować. Dzisiaj mamy środę, jutro jest czwartek, piątek, ja chcę sobie pograć, nie? Za każdym, każdego dnia. I to są wyniki realne, powtarzalne, tak? Jeżeli jest okazja, takie ruchy chcę wyjmować, już mówiąc wprost. I kolejna rzecz, ja chcę wam pokazywać, dawać na tacy takie okazje, żebyście z tego skorzystali. No po to powstał Kryptorum. No takie jest założenie, prawda, żeby się tymi informacjami tutaj z wami dzielić i dodawać wam, dostarczać wam naprawdę fajny content, nie? Pani Adia, napisałeś, tak, chodzi o powtarzalność, codzienny zarobek, a nie jeden strzał, dokładnie, bo to, że wam wyjdzie, wiecie, jeden strzał, no fajnie to wygląda, tak? Natomiast kolejny ruch może wam zabrać całość i z traderów staniecie się kim? To jest takie powiedzenie z giełdy też, nie? Że spekulanci stają się inwestorem długoterminowym, nie? A tutaj możemy ustawić nasze takie podejście, że z kryptotraderów stajemy się kim? Może nie hazardzistami, nie? Ale jeżeli, wiesz, handlujesz na 1000 dolarów i nagle ci rynek spada 5000, a ty dalej trzymasz, nie? No, loserami. Ja bym powiedział hodlerami, nie? No, tutaj hodlerzy nigdy chyba nie zrozumieją, hodlerzy, już jest to nazywane, nie zrozumieją chyba naszego podejścia. My za bardzo nie rozumiemy ich, prawda? No bo wiecie, ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem podejścia. Ktoś kupował, nie wiem, strzelam teraz, powiedzmy, że w tym dołku 6 tysięcy, miał na 20 i to, że mu spadło na 6, on mówi, że się nic nie stało. On mówi, że się nic nie stało. No słuchajcie, jeżeli ktoś podchodzi poważnie do tematu, z całym szacunkiem, tak, dla hodlerów, to ja bym sobie na dźwigni naprawdę psychicznie nie poradził. No nie poradziłbym sobie psychicznie, słuchajcie, mając taki zysk, i oddać go i mówić, że jest wszystko fajnie, bo rynek w tym roku będzie miał nowe ATH i wyjdzie na 50 tysięcy. No, no słuchajcie, no bądźmy poważni, wprowadźmy troszkę logiki, tak? Nie o to chodzi w tradingu, absolutnie. Ja tutaj nikogo nie namawiam. Nie mówię też, że hodlowanie jest złe. Nie, to jest inny styl, tak? Ja nic do hodlerów nie mam, fajnie jakby hodlerzy nic tutaj nie mieli do nas też, tak? Ja po prostu, jeżeli widzę ruch, nie wiem, na 10 tysięcy, powiedzmy, to jest ruch na 10 tysięcy, to ja wolę wziąć go paczkami, 5 paczek po 2000 dolarów, aniżeli jedna paczka na 10. Dajcie znać, że to rozumiecie. To jest, wiecie, zasadnicza różnica między traderami a hodlerami, czy holderami, tak?
Rozumiecie to? To jest ważne, żeby tę różnicę zrozumieć, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli nie gracie na dźwigni, gdzieś tam jakieś relatywnie mniejsze pieniądze, okej, to się tam machnie ręką, powie, no nic się nie stało, chociaż nie wierzę w to, żeby tak myśleli, no ale tak mówią, okej. Natomiast traderzy, jeżeli najgorsze, co może być w tradingu, wiecie co, miałem takie dwa przypadki, o jednym mogę powiedzieć publicznie, o tym drugim może kiedyś. Czego się nauczyłem przez te ponad 10 lat tradingu? Jak myślicie, czego? Taka zależność. Może ktoś wpadnie na to. Przez te 10 lat, no miałem masę doświadczeń, tych pozytywnych i więcej chyba tych negatywnych, ale te negatywne lepiej uczą, bardziej, nie? Przynajmniej bardziej się je pamięta. No cierpliwości też, tak? Oczywiście, 80% mojego dnia, czekanie, kreślenie, rozmawianie z wami, dzielenie się scenariuszami, monitorowanie kryptorumu, przygotowywanie się do transakcji i tak dalej. 20% klikanie, sam trading, nie? Czego się nauczyłem? Chłodnego, zimnego podejścia, Tomek Pusz, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, aczkolwiek nigdy emocji w 100% nie wyeliminujemy. To jest niemożliwe, moi drodzy, to jest niemożliwe. Pokory, powtarzalności, ale zdrowego rozsądku. Malwina Pierzesz też, tak. Ale powiem wam, że nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli wchodzisz w pozycję, powiedzmy tutaj kupujesz long, gdzieś tutaj na jakimś poziomie, nie? I fajnie ci rynek idzie, zarabiasz, masz doby plus, bo wiadomo, gramy na dźwigni, to nigdy nie dopuść do tego, żeby zyskowna, czy naprawdę wysoce zyskowna pozycja przerodziła się w stratną. Bo wiecie, to już nie boli tak nawet finansowo, ale bardziej psychicznie, w głowie zostaje. Naprawdę takie negatywne doświadczenia, no wiadomo, kształtują tutaj osobowość, psychikę tradera, ale niekiedy naprawdę mogą mocno sponiewierać, nie? Potem chęć odegrania, tak jak Emi piszesz, dokładnie, że byłeś na plusie, ty teraz pamiętujesz, księgujesz mentalnie, a już tak było fajnie, żebym sobie coś kupił, za to wypłacił i tak dalej. Nie, nie, masz zysk, co najmniej go zabezpiecz. Albo księguj sobie połowę. Ja mam taką zasadę, to mi się fantastycznie sprawdza. Tutaj wam też ją pokażę, czyli powiedzmy mam dobry ruch, fajnie zarabiam. Co robię? Powiedzmy gram jednym bitcoinem. Połowę zamykam. Dlaczego? Dlatego, że księguję zysk, może mniejszy, bo mógłbym zamknąć całość, no ale już w połowie jestem skeszowany, już jestem na zysku. Rozumiecie? To już czuję ten, wiesz, pieniądz, dolar, tak? Na portfelu to widzę. Okay? Połowa pozycji już się dopisuje do rachunku, fajnie inaczej głowa pracuje, mózg też inaczej, bo już jest zielono, tak? Fajnie, fajny był dzień, przychodzę jutro, nie? Szkoda, by mogło być więcej. Magdalena, ja właśnie tutaj na tych spotkaniach pokazuję, żeby się takiego podejścia jakby oduczyć. To nie jest dobre. Nie, nie, bo to tak by wychodziło na to, że my nigdy nie będziemy zadowoleni z naszej pozycji, z naszego tradingu, z naszych wyników. Nie, nie. Oczywiście, niedosyt zostaje. No skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że nie, że nie wiem, grałem na 2000 dolarów na Bitcoinie, a rynek poszedł jeszcze 10 tysięcy. A ja wziąłem z tego 2000. No to jak myślicie, ja mam być niezadowolony, to dziwnie aż brzmi, niezadowolony z tego, że wziąłem tylko 2000, a nie 12 albo 10? Trochę, wiecie, no nie o to chodzi przecież, no jak 2000, jestem zadowolony z każdej pozycji, naprawdę z każdej, którą zamykam na plusie. Bo trading polega na tym, że masz księgować dzisiaj zyski, małe zyski jutro, pojutrze, spotkamy się za tydzień, za miesiąc i cały czas zobaczcie, te zyski malutkie, one wam dadzą naprawdę w skali miesiąca od kwartału fajny profit. Tylko trzeba to zrozumieć, nie? Że nie na te złote strzały, bo złote strzały się zdarzają raz na miesiąc, może, nie? Pod warunkiem jeszcze, że je wytrzymasz. No właśnie, tu jeszcze jest magia procentu składanego. No, to sobie też kiedyś tam omówimy. Nie chciałbym wszystkiego naraz, bo już zobaczę, ile namazałem na tym wykresie. Pewnie nic nie widać, no ale starałem się kilka różnych motywów wam tutaj przedstawić. Okej, przeczytam jeszcze wasze odpowiedzi na czacie. Fajnie, że tutaj piszecie, rozmawiacie ze mną. No właśnie, na złoty strzał, tak jak Krzysiek piszesz, można czekać długo, prawda? Tutaj Krzysiek czeka na funcie ponad rok. No dobrze, tylko pytanie,
Pytanie, czy ja mam tyle czasu, tak, na czekanie? Przecież ja w ciągu dnia jestem przy wykresie. Ja chcę handlować, ja mam możliwości, środki, wiedzę na ten temat, tak, doświadczenie, więc ja chcę codziennie zarabiać, a nie czekać. Najgorsze, wiecie, co jest najgorsze u hodlerów? Holderów, już jak tak jesteśmy. Jak myślicie, co jest najgorsze? Takie, że oni się budzą danego dnia i następnego dnia wchodzą na rynek, potem znowu i cały czas tylko żyją czym? Czekanie, żyją tą nadzieją, nerwówka, nie? A może dzisiaj, a nie jak dzisiaj, to jutro wystrzeli. Pojutrze wystrzeli, no za tydzień już musi, no za miesiąc, nie? A to jest, wiecie, nadzieja. Nadzieja, myślenie życzeniowe, to jest najgorsze, co może być w tradingu, tak? Czy w inwestycjach. Nerwówka non-stop, tak? Bo może dzisiaj tak się odbije, zacznie rosnąć i będzie nowy strzał. A ja zobaczę, my jako traderzy mamy ten komfort, że jeżeli dzisiaj jest kiepski dzień, to ty przychodzisz na rynek jutro. Jeżeli nawet dzisiaj straciłeś, bo mnie też się zdarzają stratne dni, wiadomo, to jutro, pojutrze, za tydzień już będziesz na plusie, nie? A hodler ma pozycję, na minusie ją czeka, czeka, czeka. Najgorsze wiecie co jest? Nigdy nie wie, ile będzie czekał. Prawda? Nigdy nie wie, czy to będzie miesiąc, a może to będzie rok. Może tak jak Krzysiek napisał, czeka rok na złoty strzał, na odbicie i się nie odbiło. No i co teraz? Będziesz czekał kolejny rok? Na to, aż się może odbija, a może się nie odbije. No i co? Nie? No, mnie nikt nie przekona, bo powiem wam, ja testowałem wszystkie style przez tyle lat naprawdę i hedżowanie, zabezpieczanie pozycji, arbitraż na wielu rynkach, na wielu giełdach, u wielu brokerów, różne kombinacje, arbitraż trójkątny, krzyżowy i tak dalej. Techniki spekulacyjne jak najbardziej, długoterminowe, średnioterminowe. U mnie najlepsze wyniki, najlepiej działało zawsze spekuła, czyli typowy trading, czyli spekulacja, i średnioterminowe, tak zwany swing trading. Swing trading, czyli trzymanie kilkanaście dni max, ale nie kilka miesięcy. Nie, 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 nie. Nie. Czy będzie coś o arbitrażu? Tak, ale na pewno nie dzisiaj. Tak jak mówię, nie chcę wszystkiego naraz. Dzisiaj jest informacyjnie na temat, jak odczytywać nasze analizy, żebyście na tym korzystali. Kolejny przykład. Michał wrzuca informacje na IOT-cie. Rynek testuje poziom wsparcia i znajdujemy się na 127,2 mierzenia. Jak myślicie, jeżeli widzicie, że tu jest dołek, to pytanie do wszystkich, czy ten dołek na 127,2, czy on może być wybroniony? To jest trochę, Michał, takie to, co napisałeś. Ja bym powiedział, że troszkę takie łapanie spadającego noża. Ja akurat z Michałem to brałem. Pytanie, czy to jest łapanie spadającego noża w sposób przypadkowy? Że o, widzę, że spadło, to ja sobie kupię. Dużo osób tak podchodzi. Przeczytajcie sobie, co się dzieje na forach, na fejsie. To są naprawdę głupie komentarze, bym powiedział, całkowicie nielogiczne, tak? Nie, tutaj, jeżeli ja widzę, że mam te, powiedzmy, nawet ten przysłowiowy spadający nóż, ale on jest na wysokości poziomu Fibonacciego 127, tudzież 161, mój ulubiony, tak? Mój ulubiony, bo jest najskuteczniejszy. Zapamiętajcie sobie, mamy dwa, 127, 127,2 i 161,8. Jeżeli zobaczycie podobną analizę i wrzucimy wam wykres, to znaczy, że tutaj macie się zainteresować. Macie się zainteresować. Co to znaczy? A no to znaczy, że te poziomy, powtarzam, te poziomy nie są obojętne dla rynku. Mam nadzieję, że macie świadomość tego. To działa na rynku walutowym, to działa na indeksach, to działa na kryptowalutach, na Bitcoinie. Zobaczcie, to jest IOTA. Także tutaj nikt nam nie zarzuci, że to był przypadek. Ja powiem, no, jeżeli tych układów mieliśmy przez ostatnie lat kilkadziesiąt, więcej, kilkaset pewnie, i my gramy cały czas na te same narzędzia i to działa, to nie jest przypadek, tak? Bo próba jest wykonanych naszych transakcji, analiz. Zresztą widzicie to od kilku miesięcy, nie? Jak to upubliczniamy, że to po prostu działa, nie jest skuteczne. Co sądzę o graniu na świeczkach M1-M5? Dominiku, próbowałem, nie robię tego. Ja się wyleczyłem ze skalpingu, aczkolwiek powiem wam, że chyba najlepsze okresy, jakie miałem, to miałem mocno skalpingowe, na Forexie mówię. Bardzo dobre wyniki, bardzo dobre. No nie chcę powiedzieć, że jakieś tam rewelacyjne, ale stopy zwrotu były momentami ogromne. To było właśnie na skalpingu, tak? Natomiast troszeczkę się może wypaliłem ze skalpingu po tylu latach. No wiecie, to gdzieś tam zmęczenie organizmu jest bardzo wyczerpujące. Natomiast na Bitcoinie nigdy tego nie próbowałem, także nie chcę się wypowiadać. Natomiast ja mam taki styl, co mi fajnie wychodzi, właśnie H1, H4, czyli średnioterminowa, zagranie na te 800, 1000 dolarów, spoko, tak? Za pomocą tych narzędzi.
Scalping nie tylko na formacjach świecowych, Maciej, ale również na formacjach harmonicznych. Co ciekawe, i to był absolutny fenomen, że te narzędzia, które wam tu pokazujemy, zobaczcie, na H4, na H1, one mają idealne przełożenie na M5-M15-M1. Dokładnie działają na bardzo niskich czy ultra niskich interwałach czasowych. Należy mieć to pojęcie, na to, świadomość tego, tak, że one działają. Tak samo układy harmoniczne na interwałach M1-M5, ktoś może powiedzieć, że tam jest szum rynkowy, tak, że tam jest chaos. To jest guzik prawda. Jeżeli wiecie, jak czytać te zależności, macie świadomość tego, że rynek jest fraktalny, powtarzalny i to wypada praktycznie na każdym interwale, te układy, które ja wam pokazuję, których wam uczę, one są, to całkiem inaczej patrzycie na wykres. Ok, mały bonus dla wszystkich. Najpierw wam pokażę, jakie są książki do wygrania, a właściwie do odebrania, bo tutaj też pomysł wyszedł w sumie od was. Na następny konkurs, ten konkurs jest może troszeczkę inny. Tych książek, widzę, że ma Kreska przysłała jeszcze dodatkowe, chociaż tak patrzę teraz na to, co tutaj mam na drugim stoliku. Okej, mam te wszystkie. Czyli tych pozycji, zobaczcie, jest 7. Analiza techniczna, inside bar, geometria FIBO, sekrety, analiza sekrety tradingu krótkoterminowego, analiza price action, psychologia, fantastyczna pozycja day trading. Jaki rabat, Macieju? No powiem wam, że bardzo fajnie Makleska nas potraktowała. Kolejny podmiot, który bierze pod uwagę naszą społeczność i naszą grupę. To mnie mega cieszy, bo akcji podjął rozmowy, podjął się współpracy i ważne, że tworzy dla nas oferty. To jest naprawdę mega duży plus u mnie mają, że wprowadzą nowe kryptowaluty i mniejsze wartości. Makleska dodaje od siebie duże rabaty. Także to już konkretne, bo to w zależności od tego, czy ktoś zamawia jedną książkę, dwie, kiedyś tam było zlecenie, widziałem 5 książek, więc wiadomo, im więcej, tym większy rabat. Natomiast ja mam dla was taką propozycję, tak, że książkę, którą sobie wybierzecie, wyślę wam w gratisie, jako dodatek. Natomiast jeżeli są z nami osoby, które są zdecydowane na to, żeby założyć rachunek, odebrać dostęp w akcji, bo pamiętajcie, że dostęp do kryptorumu można odebrać bardzo prosto, zakładając konto realne, rachunek rzeczywisty, wpłacając depozyt. Depozyt wydaje mi się, że jest bardzo uczciwy, bardzo realny, jak na polskie warunki. 3 loty obrotu, niektórzy robią to dzień, dwa. Także też to jest relatywnie łatwe. No i oczywiście wykonujecie te warunki, piszecie do mnie, Łukasz, książkę poproszę taką i taką. Pakuję to i wam wysyłam. Także tutaj ode mnie, dla wszystkich osób zdecydowanych, książka do odbioru. Jeżeli założycie rachunek, napiszcie do mnie, wybierzcie sobie książeczkę i to wszystko wam wyślę. Także to oczywiście w gratisie, także tutaj żadne rabaty, nie, to są książki dla was, tak? Ja mam ich tutaj, wiecie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, no kilkanaście do rozdania. Także spokojnie. Czy konto może być na rachunku walutowym? Oczywiście, Katarzyna, że tak. Oczywiście, że tak. Podać maila, dobra. Już wam podaję. Gdzie można kupić? No można kupić bezpośrednio w księgarni makleska.pl. Natomiast można sobie wybrać pozycję i ją odebrać za darmo, nie? No to jak już tam chcecie. kontakt@kryptorum.pl. Okej, dobra, takie maile, słuchajcie, wszystko jasne do tego momentu, czyli książkę ktoś chce odebrać, pisze do mnie, zakłada oczywiście rachunek w akcji, odbiera dostęp, bo to jest ważne, że zakładając rachunek, ja wam nadaję dostęp 3-miesięczny, także tutaj daję wam kredyt zaufania, z góry każdy dostęp odbiera. Tak, dobra, odnośnie stacjonarnych warsztatów, słuchajcie, bardzo dużo mam pytań, za chwilę też chciałem, by mi o tym porozmawiać. Dwa maile ode mnie dostajecie. Ja bym chciał naprawdę ustalić raz, a dobrze, czy każdy otrzymał już 3 bonusy, które obiecałem jakieś 2-3 tygodnie temu, bo cały czas się zdarzają osoby, które tych bonusów nie otrzymały. I tutaj naprawdę mi napiszcie, bardzo proszę, wszystkie osoby, czy 3 obiecane bonusy ode mnie, czyli strategia na Forexie, strategia na Bitcoinie i układy harmoniczne, czy każdy to otrzymał?
Dostęp do Watch My Chart będzie, ale w drugiej połowie tego miesiąca albo w marcu, tam testujemy cały czas, nie jesteśmy w stanie się rozdwoić. Chcemy jedno dopracować, nadać dostępy, kolejne narzędzie. Wiecie, nie wszystko naraz, bo się pogubimy, naprawdę. Trzy bonusy są na grupie, były wysyłane w wielu miejscach, na fanpage'u, były wysyłane na maila. Ważna rzecz, słuchajcie, ważna rzecz. Odbierzcie, odczytajcie mojego maila dzisiaj, ja wam to wyślę, nie wiem, za pół godziny. Dostaniecie dokładnie takiego maila. I tutaj macie wszystkie wskazówki. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie wideo z naszego cyklu Wielki Kurs Analizy Technicznej, tu jest wszystko napisane. Chcecie odebrać materiały? Odbierzcie, zapiszcie na dysk, wydrukujcie sobie, tak? Dołączyć chcecie do naszej społeczności? Tutaj macie link. Nasz kanał na YouTubie, gdzie robimy live tradingi na Bitcoinie, też macie. Także po prostu dodajcie sobie do zakładek. No i korzystając z okazji, też wam wyślę informację, co należy po kolei zrobić, tak? Żeby założyć rachunek i odebrać dostęp do kryptorumu, prawda? Także tutaj ten mail będzie się składał dokładnie z dwóch takich części. On będzie oczywiście wysłany pojedynczo. Dobra? Możemy się tak umówić, że taką wiadomość dzisiaj ode mnie otrzymacie. Czy to jest jasne dla was, tak? Czy to akceptujecie? Żeby potem nie było, że wam spamuję skrzynkę. Nie, bo ja chcę z wami coś ustalić konkretnie i zgodnie z tym, co ustalimy, żeby każdy się spodziewał wiadomości, tak? Bo zobaczcie, były osoby, które nie otrzymały dostępu. No tak nie może być. Każdą strategię po prostu chciałbym, żeby odebrał. Wyślę, super, wyślę, wyślę, oczywiście, że tak. I dobra wiadomość kolejna, osoby, które otrzymają dostęp do kryptorumu, którym ja nadam ten dostęp, tutaj dostajecie takiego maila ode mnie, tak? Jeżeli spełniony jest warunek, czyli macie rachunek, zrobiliście obrót i tak dalej, zasililiście, napiszecie do mnie, bo to jest ważne, żebyście napisali na kontakt@kryptorum.pl, ja wam nadaję dostęp i wysyłam wam informację, tak, że dostaliście dostęp do narzędzia kryptorum.pl, z tego linka się logujecie, wpisujecie swój login, hasło i po lewej stronie wpisujecie, czy przepraszam, nie wpisujecie, a klikacie tutaj na kryptorum i przechodzicie automatycznie, czyli po pierwszym logowaniu zobaczycie taki panel i potem już wszystko automatycznie się loguje, automatycznie się dzieje, tak? Jaki obrót? Obrót 3 loty. 3 loty to można zrobić w jednego dnia. Ja na live zrobiłem ostatnio ile? 6 albo 7. Także, no, to, a tutaj macie 3 loty tak naprawdę w ciągu kilku tygodni. To jest bardzo, bardzo dobre warunki, jakie mi się udało wynegocjować, więc myślę, że z tym problemu raczej nie będzie, prawda? Do kiedy trzeba zrobić obrót? Jak najszybciej, dlatego że już mamy luty, nawet dzisiaj rozmawiałem, pierwszy tydzień lutego minął. No wiecie, akcji będzie to weryfikował, prawda? Więc jeżeli zobaczy, że są takie zimne konta, czy jakieś martwe konta, które są otwarte, nic się z nimi nie dzieje, no to wiecie, to musimy podejść uczciwie, prawda? Opłacają wam dostęp, no ale coś tam trzeba u nich handlować, jasna sprawa. Także $300, jeżeli chodzi o depozyt. Oczywiście może być większy, wiadomo, i obrót, 3 loty. Robicie to, te warunki, piszecie do mnie, ja wam nadaję dostęp kryptorumu na 3 miesiące, także to jest naprawdę uczciwa, uczciwa oferta, wydaje mi się. Zresztą taką sobie ustaliliśmy wcześniej, bo ja z wami o tym rozmawiałem jakiś miesiąc temu, nie? Czy można w PLN kłaść? Oczywiście, że tak. To też jest kolejna dobra wiadomość, że nie trzeba tego przewalutowywać na dolary, na euro. Można w innej walucie, ale można również w złotówkach. Po demo możesz, Magdalena, ja tak, możesz, tylko grunt, żebyś z tego linka, który wysłałem i który wyślę za momencik, bo wtedy, wiecie, akcji to weryfikuje, sprawdza, czy są osoby, jeżeli te osoby spełniły warunki, no to ja już ten dostęp nadaję, ale warto też do mnie napisać, bo to wtedy macie pewność tego, nie, że już jak złapiemy kontakt, to ja wam to wszystko błyskawicznie nadam, okej? Okay? Właśnie, słuchajcie, kolejna ważna rzecz, bo dużo dostaję informacji odnośnie warsztatów, czy stacjonarnych, czy online, weekendowych. No i postanowiłem przygotować, to są bardziej już zaawansowane tematy, także pewnie nie dla wszystkich, postanowiłem przygotować coś takiego w drugiej połowie lutego, weekendowe. Dajcie znać, czy ktoś w ogóle byłby zainteresowany, bo na maila dostałem, nawet na grupie widziałem, też pojawiły się takie informacje, weekendowe spotkania takie zaawansowane, słuchajcie, czyli nie godzinne spotkanie, a kilkugodzinne. Jeżeli ja wam mam pokazać naprawdę mocne setupy, konkretne zależności, mierzenia i tak dalej, to no, musimy posiedzieć to kilka godzin, nie? I w sobotę, i w niedzielę, więc pewnie to będzie weekendowe, także tutaj
No, zobaczymy jeszcze, jak to zrobić technicznie, ale myślę, że najlepiej online. Tylko dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle wziąć udział w czymś takim, nie? Ważna rzecz, zostawcie namiary na siebie tutaj. Osoby, które chciałyby wziąć udział, bo ja wtedy też będę was informował po prostu mailowo o tym. Chcecie, tak? Zostawcie proszę namiary. Wszystkie osoby, które tutaj napisały na czacie, proszę, żeby zostawiły namiary. Ja wtedy poinformuję was, jeżeli przygotuję taki termin. Dajcie znać w ogóle, czy weekend by wam odpowiadał. Oczywiście nagranie byście mieli, materiały i tak dostaniecie, czyli jeżeli ktoś może być w sobotę, nie może być w niedzielę, nic się nie dzieje, prawda? Ja i tak materiały wyślę. Może zrobimy jednodniowe, może dwudniowe, zobaczymy, ale to już będzie, wiecie, taki bardziej zaawansowana. Jaki zakres? Zaawansowane techniki Fibonacciego, klasy Fibonacciego, dwa rodzaje, czy nawet kilka rodzajów wejść, kilka rodzajów prowadzenia pozycji, targetowanie, mapowanie rynku, czyli wyjście na określonych poziomach. No już takie, wiecie, bardziej sensowne, bardziej zaawansowane rzeczy, tak? Bo wychodzę z założenia, że te podstawy wszyscy znają, czy teraz jak to rozegrać? I na rynku walutowym byśmy zrobili na kryptowalutowym, tak? Żeby mogły uczestniczyć osoby i z Forexu, i z kryptowalut, bo narzędzia są praktycznie zbliżone. Dokładnie, no rezerwujecie sobie kilka godzin, 3-5 godzin, bo więcej nie ma sensu. Powiedzmy godzina 10-15 z jakąś tam przerwą obiadową. No i lecimy. Tak, będzie nagranie. Oczywiście, ja wam zawsze daję nagranie, komplet materiałów, czyli te jakieś tam strategie pewnie wam wrzucę też, gotowe motywy pod zagranie, prezentacja, obszerna prezentacja pewnie miałaby kilkadziesiąt slajdów, może więcej. Także tam wszystko byłoby dokładnie omówione. No oczywiście na temat kosztów, żeby to też jakoś sensownie dopiąć, no bo to jednak poświęcamy czas, no spokojnie, to będzie, wiecie, przystępne, to będzie przystępna cena, także to na pewno, nie? No bo to wtedy cały weekend jest wyjęty, tak? Okej, okay, ale to wiecie, to się spokojnie dogadamy. Tutaj ja bardzo uczciwie podejdę do tematu, tak żeby tę wiedzę wam tutaj, no, przekazać tak sensownie, nie? Piątkowy webinar Wiesiek, ja nie wiem, czy to jest dobry temat, pomysł na to, żeby zrobić webinar w piątek wieczorem. Chyba nie. Ja nie wiem, czy bym się podjął poprowadzenia, bo w piątki często robimy live'y, po live'ach gdzieś tam idziemy z chłopakami jeszcze na jakiś lunchik. Tak już jest, powiedzmy, atmosfera weekendowa, nie? Bardziej. Także może piątek nie, ale sobota, jak wygospodarujemy sobie weekend. To jak najbardziej, nie? Z dziewczynami. O właśnie, dzisiaj w ten piątek będą z nami panie, także bardzo się cieszę, że tutaj zagoszczą, zawitają, bo zawsze takie towarzystwo męskie, a tym razem gdzieś tak pół na pół, także będzie ciekawie. Będzie ciekawie. No, także za każdym razem tutaj mam nowe osoby. Fajnie, że przychodzicie, chcecie tutaj mnie odwiedzić. Ja wszystkich zapraszam, tak? Tylko po prostu trzeba się umówić konkretnie na termin, bo tak jak mówię, dużo jest zainteresowanych osób, dużo chętnych. No a robię to raz na tydzień. Kiedy live na krypto, Marku? Pod koniec miesiąca. Tutaj mam kalendarz, zobaczcie, dwa piątki robię live'y. O, czyli to będzie już początek marca. Chyba, że połączymy, a nie, 23 możemy zrobić, spoko. 9, 16 to będą walutowe, forexowe. Kolejne zrobimy na kryptowalutach, także spokojnie. Okej, no dobra, godzina 19, także chyba wszystko nam się udało omówić. Tutaj bardzo proszę, zostawcie te namiary na siebie w formularzu, właśnie odnośnie tego szkolenia, wiecie? To ja was poinformuję. No, myślę, że to będzie albo końcówka tego miesiąca, albo początek marca. W ogóle dajcie znać, czy weekend wam odpowiada, czy sobota, niedziela, to jest dobry pomysł. Lepiej chcecie w weekend czy w tygodniu? O, może w ten sposób zadam pytanie. Weekend czy w tygodniu? Chociaż w tygodniu to robimy te nasze, żeby, wiecie, nie chcę, żeby się nakładało znowu na siebie, ale na spokojnie, bo to trzeba, wiecie, się dobrze przygotować, znaleźć kilka godzin, bo tak jak mówię, to już będzie konkretnie. Także ja tutaj wymagam od was też, no, zaangażowania przede wszystkim czasowego, nie wiadomo, coś do pisania, i tak dalej, no to was o wszystkim poinformuję, nie? Może jeszcze analiza Bitcoina? No pewnie, nie ma najmniejszego problemu. Zobaczmy, co się dzieje na BTC i na co ja czekam. A czekam, już wam mówię, na interwale 4-godzinowym. Jest taki magiczny układ, jeden z moich ulubionych notabene, on się nazywa Overbalance.
No i gdzieś tam ten poziomy coraz bliżej, coraz bliżej. To jest piękny układzik ZZB, trochę wyżej. Także to jest, słuchajcie, taki na zasadzie no, takiego bardzo, bardzo ważnego technicznego miejsca. Nie okolice 9000, teraz chodzimy 8200. No, ja myślę, że to będzie gdzieś tutaj do zaatakowania w tych miejscach. Tu jest też 50 tego ruchu ostatniego spadkowego. Zobaczcie, bardzo ładnie się nakłada. Tak, także no, ja bym na ten poziom na pewno uważał. Tu jest klaster FIBO, właśnie to jest typ analizy, jaką możecie zobaczyć na kryptorumie. Czyli jeżeli mówię, że jest klaster FIBO, to znaczy, że nakładają się jakieś poziomy na siebie. No, jakie macie czerwone ABCD, tutaj jest zresztą jest widoczne. No i mamy 50 tego ruchu spadkowego. Także technicznie powiem Wam okolice 8800, 9000. To są te rejony na BTCUSD, na które ja tutaj cierpliwie czekam. Na H1 mam dodatkowo, nawet na M30 mam pomierzony cały ten ruch. Na wypadek tego, jakby się jakaś korekta większa zdarzyła, to ja chcę wiedzieć, gdzie wypadają dwa mierzenia, które akurat bardzo ładnie działają na Bitcoinie. To są mierzenia, już Wam pokazuję, 50 i 61,8. Zobaczcie, te dwa poziomy. Te dwa poziomy. Okej, dobra, słuchajcie, bo już widzę, że tutaj się dyskusje zaczynają na temat liska, ropy. Nie, nie, nie. To było dzisiaj spotkanie informacyjne, edukacyjne, spotkanie analityczne. Pamiętajcie, w samo południe każde spotkanie jest na naszym YouTubie, a także na kryptorumie będą wszystkie takie informacyjne spotkania w sekcji wideo. Jeszcze raz Wam pokazuję. Zobaczcie, wchodzicie na kryptorum.pl, strefa wideo. Klikacie i tutaj macie dostęp, uwaga, nie tylko do nagrania, ale również do skryptu. Czyli jeżeli chcecie uzyskać dostęp do prezentacji multimedialnej, do tych wszystkich materiałów, również tutaj zobaczcie takie zielone przyciski, to wszystko się znajduje. Także możecie sobie przeglądać, odsłuchiwać wielokrotnie, tak żeby wszystko było w jednym miejscu. Okej, okay. Dobra, godzinka za nami, dziękuję za poświęcony czas, fajnie, że tutaj z nami byliście, prawie 300 osób, także frekwencja, widzę, cały czas trzymamy się, że tak powiem. Kibicujcie nam w piątek live na naszym kanale, także wejdźcie sobie o 9 rano na YouTubie na Fibonacci Team, będziemy nadawać, pewnie znajdziemy chwilę, żeby zerknąć na kryptowaluty, także spokojnie, koło 12, może wcześniej, zobaczymy, jak będzie jakaś nuda na rynku, no to pewnie też zerkniemy. No oczywiście sobie na szybko przejrzymy, jakie są okazje, jakie możliwe setupy pod zagranie. Także o 9 zaczynamy już oficjalnie, ten piątek, 9 luty. Osoby, które są zdecydowane na kolejny live, czyli 16, chcą tutaj mnie odwiedzić w Częstochowie, w moim trading roomie, zapraszam. Tylko napiszcie do mnie wcześniej, żebym trzymał dla Was miejsce. Dobra, dzięki. Dzięki za miłe słowa, naprawdę fajne maile piszecie, dużo informacji dostaję na fejsie. Przepraszam z góry, ale nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie, bo to mi wpada w różne katalogi, jakieś inne, nie inne, naprawdę jest masa tego, ale bardzo się cieszę, bo to jest mega motywujące, dlatego zawsze jest to dla mnie duża frajda, żeby takie spotkanie wieczorne, na przykład takie dzisiejsze, poprowadzić. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się i do zobaczenia w piątek. Trzymajcie kciuki, hejka, cześć.